W tym filmie chcemy się dowiedzieć, jaka liczba jest równa 8 plus 6. Żeby sobie pomóc, możemy skorzystać z rysunku. Tu mamy 8 klocków, tutaj kolejne 6, na różowo. Zatrzymajcie teraz ten film i sprawdźcie, czy potraficie wykonać te obliczenia. Można takie działanie wykonać na wiele sposobów, ale sposób, który ja lubię najbardziej, to sprawdzenie, czy mogę ułożyć z tych klocków grupę dziesięcioelementową, a potem policzenie, ile klocków zostało. No to gdybyśmy chcieli ułożyć jedną grupę dziesięcioelementową, to możemy wziąć te wszystkie klocki, całą ósemkę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i do dziesiątki potrzebujemy jeszcze dwa. Możemy te kolejne dwa wziąć z tej szóstki, na przykład te dwa. I zostanie 1, 2, 3, 4. Zostaną cztery klocki. Wyglądałoby to tak. To jest osiem klocków, cała ósemka, a tu mamy dwa z różowej szóstki. I razem jest to grupa 10 klocków. Ułożyłem je jeden na drugim jako jeden słupek. Odpowiedź to jedna dziesiątka. Możemy to zapisać. I ile zostało jedności? Zostały 4 jedności. Zapiszmy też jedności. Jeżeli zapiszemy te cyfry na odpowiednich pozycjach dziesiętnych, to mamy jedną dziesiątkę i 4 jedności, albo inaczej, 14. 10 i 4 to 14.